Nowa Zelandia przez wiele milionów lat była odizolowanym lądem. Wytworzył się tam ekosystem, którego cechowała mała ilość drapieżników. Takie ekosystemy łatwo zaburzyć i tak się właśnie stało, kiedy w XIII wieku do brzegów Nowej Zelandii przybyli Maorysi. W bardzo szybkim czasie wytępili ptaki, które nazywamy moa. Moa olbrzymi to jeden z największych oraz najdziwniejszych ptaków, jaki kiedykolwiek istniał. Zapraszam na odcinek o tych niezwykłych zwierzętach. Do rzędu moa zaliczamy kilkanaście gatunków. Wszystkie żyły w Nowej Zelandii i były endemitami tego lądu. Największy z nich, moa olbrzymi, na którym skupię się najbardziej, żyło od około 1 miliona lat temu, aż do około 1350 roku naszej ery. Przodkowie moa zamieszkiwali wyspy o wiele wcześniej. Szacuje się, że nawet 60 milionów lat temu. Ptaki te mogły osiągać aż 3,6 metra wysokości, licząc z wyciągniętą szyją, co sprawia, że są to najwyższe znane ptaki w historii Ziemi. Dla porównania, strusie osiągają maksymalnie 2,8 metra. Na większości rysunków moa pokazywany jest z szyją ku górze, jednak badania kręgów wykazują, że częściej nosiły ją do przodu, podobnie jak inne endemiczne ptaki Nowej Zelandii, na przykład kiwi. Co ciekawe, były one całkowicie pozbawione skrzydeł. Poruszały się na potężnych nogach, które stanowiły połowę ich wysokości i były przystosowane do pokonywania dużych odległości w poszukiwaniu jedzenia. Z wyglądu przypominały emu, a ich waga mogła wynosić nawet 230 kg. Niestety nie potrafiły osiągać dużych prędkości. Poruszały się maksymalnie 5 km na godzinę. Znaleziono wiele szczątków moa. Dzięki skamieniałej zawartości żołądka wiemy, że ptaki te pożywiały się wyłącznie roślinami. Jadły owoce, liście, gałęzie drzew oraz krzewów. Mogły tak manewrować szyją, aby sięgać po rosnące wysoko jadalne części roślin, ale także po te występujące tuż nad ziemią. Żerowały przez większą część dnia. Wskazuje na to ich mały, krótki i spłaszczony dziób. Podobnie jak większość ptaków, połykały gastrolity. Kamieni w ich żołądku mogło być nawet kilka kilogramów, a największe miały 10 cm średnicy. Samice były połowę większe od samców. Takie dysproporcje są dość niezwykłe w świecie zwierząt. Ich jaja miały wymiary około 18 na 14 cm. Samica znosiła 1-2 jaja. Moa po wykluciu potrzebował aż 10 lat, aby dorosnąć do pełnych rozmiarów. Dla porównania, ptaki na innych kontynentach dorastają w około rok. Najprawdopodobniej przyczyną był wpływ ekosystemu. Brak drapieżników sprawiał, że ptaki te nie musiały się spieszyć z dorastaniem. Prócz skamieniałych jaj czy kości tych zwierząt zachowały się także pióra oraz inne tkanki miękkie. Te pierwsze mogły osiągać do 23 cm i wskazują, że ptaki te były brązowawo-czerwone. W wielu jaskiniach znaleziono wysuszoną skórę czy mięśnie zwierzęcia. Bardzo znane jest zdjęcie kończyny moa. Może to być trochę dziwne, że ptaki te nie posiadały żadnych przystosowań obronnych. Nie latały, nie były wyposażone w skrzydła, nie potrafiły biegać, wolno dorastały, miały niewielkie oczodoły, a co za tym idzie, najprawdopodobniej słaby wzrok. Jednak tak jak wspominałem na początku, ekosystem Nowej Zelandii był specyficzny. W zasadzie nie występowały tam żadne większe drapieżne ssaki, które mogłyby zagrozić moa. Jedynym naturalnym wrogiem był orzeł hasta, najcięższy znany orzeł, jaki występował na Ziemi. Niestety, też wyginął. Kiedy około 800 lat temu w Nowej Zelandii pojawili się Maorysi, moa było dla nich doskonałym łupem. Polowano na nie dla mięsa, jaj, kości i piór. Szacuje się, że kiedy ludzie przybyli na wyspy, liczebność moa wynosiła około 60 tysięcy osobników. Najprawdopodobniej nie minęło 100 lat, a polowania oraz pożary lasów sprawiły, że całkowicie wyginęły. Niestety wraz z nim orzeł hasta, ponieważ nie miał już na co polować. Zachód dowiedział się o moa dopiero w 1840 roku dzięki przyrodnikowi Richardowi Owenowi. Jako że posiadamy wiele tkanek miękkich,
Moa jest jednym z kandydatów obok wilka workowatego czy tura do przywrócenia do życia w drodze klonowania. Czy będziemy mogli kiedyś oglądać te niezwykłe ptaki? Przyszłość przyniesie odpowiedź na to pytanie. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie, że możecie się ze mną spotkać na Meet YouTube w sobotę 21 lipca w Krakowie. W opisie filmu znajdziecie wszystkie informacje na temat wydarzenia. Zapraszam również na Facebooka, Instagrama, Patronite'a czy grupę dyskusyjną, na której poruszamy z widzami wiele ciekawych tematów. Do zobaczenia wkrótce.